Drodzy siostry i bracia, bardzo was serdecznie witam na tej Eucharystii. Głównym jej motywem jest to, że zamykamy pracę naszego synodu na etapie diecezjalnym. Chcemy, żeby z tej Eucharystii urodził się też nowy czas, jak mówimy, tak zwanych synodów parafialnych. O tym pisałem niedawno w liście do całej naszej archidiecezji. W ten sposób ta Eucharystia może być, tak jak mówi Sobór, szczytem i źródłem. Szczytem tego, co czyniliśmy, spotykając się przez 5 lat w różnej formie, w zespołach synodalnych, przynosimy to na ołtarz dzisiaj. Ten ołtarz jest szczytem tych naszych spotkań, ale ufamy, że będzie też właśnie źródłem dla ciągu dalszego, dla tej synodalności, która będzie trwać, która będzie codziennością naszego Kościoła. I to jest główny motyw naszej modlitwy i ogromnie wam dziękuję za to, że tak licznie stawiliście się na tę Eucharystię. To jest rzeczywiście niesłychana radość, wielka radość. Dziękuję bardzo wszystkim. Jest też drugi motyw, który wynika stąd, że Rada Konferencji Episkopatów Europy ogłosiła inicjatywę takiej blisko 40-dniowej modlitwy za Ukrainę o sprawiedliwy i prawdziwy pokój dla Ukrainy. I w tej modlitwie, która idzie przez całą Europę, dzisiaj modli się polski Kościół. I wszyscy biskupi dzisiaj, może większość, nie wiem czy wszyscy, ale myślę, że większość biskupów polskich dzisiaj w katedrach odprawia Eucharystię tej intencji sprawiedliwego, trwałego, dobrego pokoju na Ukrainie. Więc do tej modlitwy was też zapraszam. W szczególny sposób uczynimy to w modlitwie wiernych. Ostatnia intencja tej modlitwy to będzie intencja właśnie pokoju w Ukrainie, a potem odśpiewamy suplikację, zamykając modlitwę wiernych. I ten śpiew suplikacji będzie naszą wielką, wielką modlitwą o pokój. Więc do takiej modlitwy was wszystkich zapraszam, byśmy ją mogli godnie przeżyć i owocnie. Najpierw przeprośmy Pana Jezusa za nasze grzechy.